Szczęść Boże, coś wam powiem. Czym jest cały świat, który mogę zyskać? Przecież dziś można w ciągu doby znaleźć się w jakimkolwiek zakątku Ziemi. Bo możemy to zrobić. Świat nie stanowi już dla nas tajemnic. Mamy go w zasięgu ręki. Jednak co to zmienia? W reklamach słyszymy o cudownych kremach, które wszystko niwelują, oraz o lekach, które zapobiegają wszelkim bólom. Ale czy jest miejsce na Ziemi, albo cudowny specyfik, a może jakiś gadżet, który sprawi, że będę żył wiecznie bez najmniejszego uszczerbku? Komunikujemy się z ludźmi w sposób prosty, zdawkowy. Co słychać, jak leci, co dobrego. Trochę z grzeczności, trochę z ciekawości, ale bez głębi, bo tak prawdę mówiąc, nas to wcale nie interesuje. Jedyne, co nas obchodzi, to my sami. Nasz komfort, nasze samopoczucie, nasze ulotne szczęście są najważniejsze. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Kto chce zachować swoje życie, straci je. Te słowa są mocne, bo wstrząsają nami i budzą z transu, w jaki wpadliśmy. Mieć wiele, być lepszym od innych, móc się chwalić. Przyjdzie czas, że zobaczymy swoje życie jak na seansie w kinie. I niestety będzie za późno. Wzięcie krzyża swojego własnego to szansa na coś wyjątkowego. Zobaczmy na Golgotę, gdzie stanęły trzy krzyże dla Jezusa i dwóch łotrów. Pierwszy, ten zły, był uparty. Źle żył i źle umarł. Bogacił wszystkim, nawet tym, który mógł odmienić jego los. Drugi to krzyż również złoczyńca, ale takiego, który widział w tym momencie szansę na odwrócenie wszystkiego. Nie miał nic do stracenia, a zyskał ekspresowo wieczność. I trzeci krzyż, święty, bo życie Jezusa było pełne dobroci, lecz ludzie nie odczytali jego czynów jako zbawczych, a przez to z nienawiści przybili go właśnie do tego krzyża. On w tym całym umęczeniu umiał zjednoczyć się z Ojcem. Dla nas wszystkich, bez wyjątku. Co więc znaczy wziąć krzyż i iść za Jezusem? Czy też moje dobre czyny mają wywoływać w ludziach nienawiść do mnie? Przeczytaj jeszcze raz i zobacz, czy Jezus powiedział, masz być jak ja, czyli kopiować moje czyny? Czy raczej powiedział, masz mnie naśladować, czyniąc dobrze, ale zgodnie ze sobą, swoim charakterem i możliwościami? Iść za Jezusem to nie znaczy deptać po tych samych śladach, bo Jezus nie jest idolem. Iść za Jezusem znaczy iść tą samą drogą, w której nie liczę się ja sam, ale ci, których spotykam na tej drodze. To jest właściwa interpretacja. Jezus zachęca nas, abyśmy poszli własną drogą, która prowadzi nas do Ojca. Każde pójście za Jezusem jest i powinno być radością dodaną do naszego życia, aby to, co robimy, było zarówno Boże, ale też i nasze.